Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest WW2 Rebuilder. Proszę Państwa, kontynuujemy naszą zabawę w Hamburgu. Mamy kościół świętego Mikołaja, który trzeba tutaj ogarnąć, no i ogarniajmy w takim razie. Wy możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to na pewno będziecie otrzymywali powiadomienia, a my tu bawimy się i bujamy z poziomicą. Coś mi leci, kurczę, na boki. No dobrze, a jednak sukces. Dobra, mamy tutaj cegły ogarnąć, ale cegieł widzę, że nie mam. Jeszcze, o! Są i one. Dobra, bierzemy, ciśniemy. Nie wiem, czy wiecie co, a może ja bym sobie wziął wszystkiego po troszkę, czyli na full. I będziemy tutaj bawić się w odbudowę. Ciekawy jestem, w jakim stopniu my to odbudujemy. Widzę, że za chwilę będzie potrzebne rusztowanie. Ja może parkami polecę, tak? Równolegle jedna strona i druga strona. I trzymaj poziom. Jest. Dobra. Za chwilę będziemy potrzebowali prawdopodobnie rusztowania. O, tutaj to już tak. No, jest. Jeszcze się udało. Dobrze. Ogarniamy. Stosunkowo niewiele cegieł schodzi tutaj, proszę Państwa. 10 cegieł. To nawet jeszcze ok. Aha, wypełnił ubytki w nawie kościoła. I to tyle? Ja myślałem, że do góry będziemy ciągnąć. No dobrze. Mamy zbudować wnętrze dzwonnicy. No ciekawe, chodźmy, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Wnętrze dzwonnicy, kuźwa. A jak się tam do... O ty synu. To, że takie rzeczy. No to tutaj będziemy potrzebowali jednak rusztowania. Co to za drabinę ja tutaj zgarnąłem? Nie no, z tego to ja nie sięgnę. Potrzebujemy rusztowań. Ale kapitanie ten buldożer wygląda przed tym kościołem, trzeba przyznać. No dobrze. Postawa rusztowania. To się przyda. I do tego przedłużenie Z2 może? Powinno starczyć. Ale okaże się, nie? No, tam chyba dechy będą potrzebne, ale to też zobaczymy. Jak na razie stawiamy gdzieś jakoś może w ten oto sposób. A ja już się cofnąć nie mogę, bo mam ścianę za sobą. No. Jeszcze jedno. Powinno być dobrze. No i patrzmy, co tutaj... A nie, to metal, patrzcie. O, a tam coś się... tam coś się znajduje, drodzy Państwo. Takie rzeczy. No ale dobra, chcą metalu. Proszę uprzejmie. Okej. Czyli w ten sposób z nami tutaj pogrywają. No dawaj. Dobra. Aha, jeszcze tutaj. Dobra, i co tam? Aha, jeszcze wyżej. O kurde, felek. No dobrze. To my musimy jakoś tam wejść. Tutaj przez to okno? Może od zewnątrz trzeba? Ale to w takim razie będzie za mało. Trzeba będzie ogarnąć temat... Cholera, ale jak ja mam tam niby? O, zobaczmy, jak to wygląda po drugiej stronie. Teoretycznie tutaj dałoby radę. Spróbujmy jakoś te rusztowania postawić tak, żeby się tam jednak wgramolić. Tak trochę na czuja to będę stawiał. To mniej więcej gdzieś tutaj może? No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze jedno. O, i tutaj... Aha, tutaj jeszcze da radę, tylko... O, ale to jest za mało. Musimy skoczyć po jeszcze jedno przedłużenie.
I za moment będziemy mogli wypróbować tę naszą superkonstrukcję. Okej. Okay. Out of stock. Oj, nie róbcie mi tego. Bo jak mi jeszcze będzie potrzebne, to... Gramolimy się. Proszę bardzo. I... No, i co? I... Dupa Jasia? A, widzicie. Za blisko postawiłem. Czyli tutaj milimetry w tym momencie. Dobra, musimy przestawić sobie trochę dalej. No, dawaj. Czyli w takim wypadku to ja bym postawił może gdzieś tutaj, o, coś takiego. Teraz powinno być chyba dobrze. No, dawaj, synu. I jeszcze jedno. Ty, ale o co tu chodzi, kurde? No teraz co cię tutaj boli? Przecież spokojnie jesteśmy odsunięci i dałoby radę umieścić to. Jak ja mam tam niby się wgramolić? Się okaże, że tu jakieś... Wiecie co? Inaczej. Spróbujmy z tą drabiną, nie? Jakoś zadziałać. Nie postawię tu drabiny. A w czym jest problem? Dlaczego nie mogę? Kurde. No nie puszcza, no. Może po to, żeby tam nie skakać? No ale jakoś trzeba tam wejść, no to przecież no bez jaj. O, ale mamy tutaj za to znajdźkę. Zaraz będziemy patrzeć. Plakat Czerwonego Krzyża numer 2. Zobaczmy tak przy okazji. Tak to, drodzy Państwo, wygląda. Bardzo ładny plakat. O kurczę, Felek. No dobra, kombinuję dalej. To przy okazji można by to zebrać, ale to później. Jak tam się cholerka dostać? Nie ma tu jakichś schodów czy czego? Uźwa, ja się męczę. Ty, niedobry ty. No, zobaczcie. I mamy tu znajdźkę. Dziecięcy rysunek. A ja się męczę. No, pięknie. Tu jest. O. Dziękuję mamie, tak? Przeczytajmy w ogóle. A nie, dziękuję za wyciągnięcie mamy z ognia. Jest pan naszym bohaterem, Oberfreiter Andreas. Mam nadzieję, że twoja buzia szybko się zagoi. Bardzo miłe. Bardzo miłe. A my tymczasem idziemy dalej, bo... Tutaj coś mamy, jakieś, nie wiem, co to, plan jest jakiś, czy... Cycuś? No dobrze, ale wgramoliłem się tu w końcu. I co my tu potrzebujemy? Nie wiemy, na pewno rusztowania. Znowu. Ej, z tymi rusztowaniami to... Szczerze, ja nie przepadam korzystać z tego. Ale tu już dechy, widzicie? Już nie metal, tylko dechy. I tu będziemy... A co ty mnie tak... Puszczoj! Ukończ inne akcje, ale które, kurde, bo to... No wiecie wy co? Które inne akcje? Jak to tylko jedna jest. No dobra, jeszcze raz postawmy rusztowanie. Tym razem tam ciut bliżej. Czemu mnie tam wpuścić nie chce? No i widzicie. A tutaj metal dla odmiany. Dobra. I włóż dzwon kościelny. Znajdź dzwon. A, to jeszcze takie chocki klocki. Czyli my musimy dzwonu poszukać. No dobrze. Czyli widzę, że łatwo nie będzie. Jak rozumiem, tutaj to za łatwo by było, żeby znaleźć dzwon, więc musimy poszukać gdzieś
Ale halo, mogę zejść? Gdzieś w okolicach, powiedzmy. Jeszcze tutaj zerknę, ale nie, nie ma. Tu dzwonu nie ma. Myślę, że dzwon mógł spaść gdzieś w... O, w okolicach właśnie. Jest i on. Dobra, szczotka do czyszczenia. No to wiemy, jak się z tego korzysta. Ładnie go tutaj wyczyścimy. Elegancko. No i mamy to. Użyj. Przy okazji sobie tutaj ogarnęliśmy temat. No i teraz musimy tam z powrotem wejść. Ale powiem wam szczerze, kurde, te schody to mnie wkurzyły. No, no właściwie moja inteligencja. Ale tak to jest, jak człowiek zaspany jeszcze się nie obudzi, to tak ciężko się myśli. Znaczy generalnie, jak się obudzi i tego, to się też ciężko myśli. Ukończono wszystkie główne zadania na 2,5 gwiazdki, no bez przesady, bo oczywiście kontynuujemy. I teraz dalej. Posprzątaj i wyremontuj targowisko. Mamy pomalować kamienicę. Zbuduj coś na nabrzeżu. Napraw pomost oraz wzmocnij nabrzeże. Dobra, czyli na nabrzeżu kontynuacja będzie. Ale się tu ciężko schodzi. Blokuje strasznie. Musimy się zająć tutaj tym miejscem, więc ja od razu polecę opróżnić się, ponieważ będziemy potrzebowali miejsca w ekwipunku. I myślę, że młot to będzie dobre narzędzie na początek. Czy my mamy pomalować tę kamienicę, którą żeśmy remontowali? Prawdopodobnie. Ale czy rzeczywiście tak będzie, to się okaże. Jak na razie nasza ulubiona zabawa, czyli rozpierdzielanie wszystkiego, co się da. A potem łopata i będziemy to wszystko zgarniać. Dobra. To jest wszystko do zebrania, to też, to do zniszczenia. Czasami są rzeczy takie duże, które zaskakują tym, że nie trzeba niszczyć, a czasami są rzeczy, które są małe i trzeba zniszczyć, nie? O, no tutaj ławeczka będzie, elegancko, fajnie. Jakiś taki obszar przykościelny, można fajnie to ogarnąć. O, ale drzewo. No to najwyżej później sobie ogarniemy jakieś drzewa, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie demolka. Czy tutaj coś? Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. To nie, ale to tak. No i tutaj jeszcze mamy, no pewnie się jeszcze znajdzie kilka rzeczy do zniszczenia, znając życie, ale na razie ogarniemy to w ten sposób i myślę, że można łopatę brać i czyścić. Część gruzu pójdzie na łatanie dziur, bo już widziałem, że dziury są. W związku z tym, a widzicie jeszcze tu. Więc tak to będziemy ogarniać. Drewno na te ławeczki. Znaleziono znajdźkę, kartki na jedzenie. O, proszę państwa, w Polsce również były. To tak dla osób, które nie doświadczyły tego. Tutaj wyglądały w ten oto sposób. Kartka na żywność ziemniaki, wydawana przez Brytyjczyków. Widzicie. Tak, tutaj jeszcze mi drzewo jedno zostało. W sumie moglibyśmy już tę ławeczkę tutaj wstawić. Czemu nie?
Mamy zasoby? A, to jeszcze nie koniec. O, to ja to widzę, że to taki stragan. No, nieźle, nieźle. Tutaj załatamy dziurę od razu. Pyk. Ciekawie. To zróbmy i tutaj. Czyli to takie targowisko jest, jak widzimy. O, za mało surowców. Dobrze, to sobie ogarniemy, zbierzemy więcej. Sporo jeszcze tego drewna tutaj jest. Może nie starczy na wszystko i trzeba będzie dobrać. Ale miejmy nadzieję, że na większość wystarczy. Za mało drewna. No to widzicie. I już możemy to spożytkować tutaj na ten stragan. Okej. Okay. Swoją drogą nawet fajnie to rozwiązane jest. Taki przykościelny targ. Za mało surowców. Znowu. To jest to, co ja powiedziałem, że jeszcze dla mnie to jeszcze większe kieszenie by się przydały. Ja to taki chomik jestem. Lubię sobie chomikować, zbierać różne rzeczy. Tu się ze mnie rodzina śmieje, że ja to nawet opakowania po prezentach zbieram i tak dalej. Natomiast czy tam jakieś kabelki, wtyczki, nie wtyczki, tylko o, stare ładowarki, takie jak dla przykładu, nie wiem czy Państwo pamiętacie, stare ładowarki do Nokii z tym dużym okrągłym wejściem i później małym takim bolcem, nie? No to nawet takie mam, tylko rzecz jest tego typu, że tutaj śmichy, chichy. A już wiele razy się okazywało, że akurat było coś potrzebne. No to Paweł, a masz takie wejście, powiedzmy, albo kabelek mikro USB czy coś, albo mini USB wręcz. Proszę, tylko tam jest napisane wróć do mnie. No, także tak to wygląda. No dobra. Ale my jeszcze trzy jakieś rzeczy musimy zebrać, słuchajcie. No i to chyba będzie to. A nie. Nie, ale możemy tutaj ogarnąć ten płotek, nie? A, i to już było to. No dobra, czyli targowisko wysprzątane, elegancko. No dobrze, mamy pomalować kamienicę. I o co tutaj? Ach, czyli jednak ta. No dobra, a kolor mogę jakiś wybrać, czy? A, to w ten sposób będziemy robić. O kurczę. No niewątpliwie będzie to ładniej wyglądało. Z tym, że tutaj również rusztowania będą potrzebne. No. Budowa budynków. Dlaczego mi to wyświetlacie? Przecież my umiemy to robić. Przecież już nieraz budowaliśmy i tak na dobrą sprawę dawaliśmy sobie spokojnie radę. Tylko, że... O kurde. Aha, czyli to jest jeden segment aż do samej góry. No dobra. No powiem szczerze. A, czyli no tylko front tutaj ogarniamy, tak? No powiem szczerze, będzie zabawy, nie? Trochę. Najpierw pocisnę tutaj. A potem ustawimy rusztowania. Trzeba to jakoś sprytnie ugryźć. Myślę, że podzielimy sobie to. A pani się posunie, czy ja mam to zrobić? No nie wiem, czy nie za daleko, ale zobaczmy. No właśnie, gramol się.
Dobra, tutaj tyle. Oj, ale coś czuję, że to jeszcze tam na drugiej stronie, po drugiej stronie tam ten gzymsik taki. Czy może nie gzymsik, ale... Ten boczek taki trzeba będzie ogarnąć. Ile dam radę zrobić tutaj z tej strony, to zrobię. Najwyżej później przestawimy rusztowanie i ogarniemy tam dalej, bo zaraz stąd spadnę. No pajaki, no. No dobrze. To by trzeba było teraz cisnąć dalej, do góry. No weź się tu ustaw. Ale patrzcie, jaki kurde wałek. Normalnie tak dobrze farbę trzyma, że... I dobra, to byśmy mieli. Już idzie ciut szybciej. Dobra. Już tak życie na krawędzi, proszę państwa. Już rusztowania mi brakuje. No ale dobrze, no zostało nam jeszcze tutaj pomalowanie tego, no to myślę, że już tego rusztowania to nam starczy, nie? Dobra, ja bym jednak dostawił, bo to już tak niewygodnie troszeczkę jest. No ale co ty mi tu znowu... O! Odwala jakieś dziwne rzeczy. Dobra, mamy to. O, tamto... O, sięgnąłem, ale powiem szczerze, no już jest problem. I tak będziemy musieli poprzestawiać rusztowanie i poukładać to po drugiej stronie, ale damy radę. No jeszcze tylko tutaj zostało. Więc zgarniamy to wszystko. Ja się tylko zastanawiam, co z tym. A, tu jest ogarnięte, dobra. Czyli to nie stanowi problemu. Zrobimy tak. Tutaj ładnie odmalujemy. Będzie elegancko. No powiem państwu szczerze, że Hamburg jakoś sporo czasu nam zajmuje, nie? Zauważyliście? Tak z innymi tymi zadaniami, mapami to jakoś tak było szybciej. Natomiast tutaj w Hamburgu, no to jednak się pieścimy z tym, no ale może fajnie uda nam się to zrobić. Potrzebujemy jeszcze tego kolejnego, ostatniego segmentu, no. Dobra, ale nie zaliczyło mi pomalowania tej kamienicy, czyli gdzieś coś jeszcze... trzeba popatrzeć, odmalować, tak? Tutaj nie chcą tego. Tutaj też nie. O, czyżby to? Okej, no tutaj było. Ale jeszcze jedno, jeszcze jeden punkt gdzieś jest niedomalowany. Zastanawiam się, no nie, no gzyms, znaczy tutaj ten boczek... To byłoby prościej, jakbym nie był ślepy, ale... No popatrz, no, ale jaja. Wejdźmy sobie na górę, popatrzmy, gdzie to jeszcze niedociągnięte jest, bo gdzieś... Gdzieś coś jest...
O. Ale jazz. Tak patrzę tutaj, wiecie, bo jeżeli coś było niedomalowane, to mi podświetli obszar. Powinien przynajmniej. O! Tam! Coś tam jest niemaźnięte. O! I poszło. Kurczę. Uff, no dobra. To byśmy mieli. Zbuduj coś na nabrzeżu. Ale czy to chodzi tutaj o to miejsce? No jeszcze dodatkowo napraw pomost i wzmocnij nabrzeże. No dobra, zobaczmy. Zacznij budować i coś, tak? Mamy do wyboru plac z fontanną, ewentualnie kawiarnia na brzegu kanału lub kamienica. A, czyli kamienica tam. Ale wiecie co? Może byśmy zrobili sobie kawiarnię na brzegu kanału? I czego wy pragniecie? Gruzu. Proszę uprzejmie. Nie mam co prawda go zbyt wiele, ale zawsze będzie można sobie dobrać. A tu już... Aha, ale tu już cegły idą w ruch. Też nie mam ich zbyt wiele, ale również będzie można sobie dobrać. O, no i to jest właśnie ten moment. Aha, tutaj gruz. No dobra, to gruz później. Swoją drogą mogłem wziąć i gruzu. Ale to za moment. Polećmy może w ten sposób pasami. O, może będzie szybciej, łatwiej. A tu mnie cień nie puszcza, patrzcie, ale jaki, no. No dobra. Cegieł zabrakło, to musimy sobie cegły pobrać i dodatkowo jeszcze może tego gruzu wezmę. A to się zapcham wszystkim, o. Pewnie jeszcze będziemy musieli tutaj... Ale co ty? Będziemy musieli tutaj jeszcze pewnie przybiec. Mozolna praca, natomiast też zwróćcie uwagę, ile już cegieł poszło, a ile jeszcze pójdzie, bo to za chwilę mi się skończą. O właśnie. Także wszystko to, co zbieraliśmy, to zaraz tutaj w te płyty chodnikowe pójdzie. Ciekawy jestem, z czego będzie sama kawiarnia, nie? Budowana. Na całe szczęście już kończymy. To powiem, że szczerze, już mnie trochę znudziło to układanie. Dobra. Co dalej? Aha, to jeszcze nie koniec. A, czekajcie, bo jeszcze tutaj coś trzeba. Widzicie, bo to takie łączone. O, ale że mamy tu jakieś cegłówki, to...
Też sobie zgarniemy. Dobra, czego oni tam jeszcze od nas chcą? Bo coś jest niezrobione. Tutaj widziałem gruz, trzeba gdzieś włożyć. A, dobra, już wiem. To te gzymsiki. O, coś takiego. No dobra, tam widzę cegły. O, na całe szczęście można to w ten sposób zrobić za jednym zamachem. Tutaj żądają gruzu. Proszę. A tu już cegły. No właśnie, no to jest to, o czym mówiłem. Cegieł idzie bardzo, bardzo dużo, drodzy Państwo. No i to już mi się skończyło. Więc albo będziemy szukali, albo trzeba będzie nabyć. Ja bym, proszę Państwa, skoczył na drugą stronę, zobaczyć, czy tam nie ma jakichś cegieł, bo być może coś się znajdzie. A, tu jeszcze gruz. To tak przy okazji. O, no ale nie. No dobrze. Jak się nie ma, co się lubi. Chociaż zaraz, bo jeszcze jest jedno takie miejsce, gdzie tam właśnie, po drugiej stronie, to cegły powinny być, tylko dostać się tam jakoś inaczej musimy. Czyżby tędy dało radę? Dokładnie. O, a tu jeszcze, proszę bardzo. Można coś posprzątać, wypełnić tę dziurę. A co tutaj? Czekajcie. A, tu jakieś drewno jest. W ogóle. O, rewelacja. No, trochę się nabiegamy, ale... Coś za coś. Tutaj jeszcze chyba... O, właśnie. Tutaj trzeba będzie jeszcze ogarnąć temat. No, ale najpierw działamy z tą kawiarnią. Bardzo ładnie to zaczyna już wyglądać. Podoba mi się. A tutaj już chcą od nas desek. Dobra, fajnie. Tutaj gruz. Proszę uprzejmie. No, zaczyna robić wrażenie. No dobra. Zadanie, drodzy Państwo, ukończone, czyli zbuduj coś na nabrzeżu, bardzo fajnie. Wydaje mi się, że w tym miejscu warto zakończyć odcinek, natomiast została nam naprawa pomostu oraz wzmocnienie nabrzeża oraz oczywiście dekoracje tutaj. To już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ja z Państwem się żegnam, dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.